No i pierwsza awaria, kurde. Powiem wam tak, jest moc, ale k***wa w moich nogach. Cały wianek z kulkami łożyskowymi wyszedł na zewnątrz, całe koło lata i nie mogę po prostu dalej jechać. Żebym wiedział, że tu będzie taka szkoła przetrwania, to na pewno bym założył długie spodnie po pierwsze. Może ty się jeszcze kurwa zajmiesz hodowlą jedwabników? No to coś jest nie tak, albo z tym, kto stawił ten znak, albo z GPS-em. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcineczku. Ja jestem Marcin, dla tych, którzy nie wiedzą albo od niedawna subskrybują mój kanał. No i witam też wszystkich, którzy od dawna subskrybują mój kanał. Więc dzisiaj wymyśliłem sobie nietypowy dość odcineczek. Znaczy będzie zwiedzanie oczywiście, tak jak zawsze. Tylko że postanowiłem sobie wybrać się na wycieczkę rowerem, jakimiś leśnymi dróżkami. W każdym bądź razie właśnie chcę się wybrać do miejscowości Kainsborough. Nie wiem, jak to się wymawia. Macie tutaj nazwę miejsca. Więc mam około 45 minut drogi rowerem. Czy dojadę, czy nie dojadę? Raczej dojadę, myślę, że dojadę. Jestem tutaj na jakimś mostku, teraz za mną rzeczka. No i co, wsiadam na rower i jadę. Zobaczymy, co ciekawego mnie będzie dzisiaj czekać. Także zapraszam was na odcineczek, a jeszcze dodam, że jadę zwiedzać zamek w Kainsborough z XII wieku. Już kupiłem bilet za 7,80, także zapraszam na odcinek i mam nadzieję, że będzie spoko. Bożeś, kurde, jak tutaj wąsko. Wow. It's okay. Przed chwilą mało co nie przejechałem dwóch łebków. Dobrze, że mam hamulce. Ole zniesienie, o kurde, nie wjadę chyba. Ej, no ale normalnie, jak dla mnie bomba trasa. Jak na razie, bo pewnie później przez wioski będziesz szła, zobacz, czy to jak w jakiejś dżungli wąziutko. Ale jak dla mnie zajebiście. Tylko żeby zaraz znowu jakieś łebki nie wyskoczyły. No a teraz podgonimy trochę tempa, bo wskoczyłem na zajebistą asfaltóweczkę. Także będzie spoko. Słuchajcie, idziecie sobie drogą. Ładnie, pięknie, spójrzcie na to. I tu aż nagle wyskakują wam takie krzaczory. To akurat jeden, tamte co jechałem były gęstsze. Zobaczcie jakie kolce. Że tak powiem, delikatnie mówiąc, idzie sobie niezłą zdrabkę zagwarantować w takiej sytuacji. Jak to mówią, jak nie ma się w głowie, to ma się w nogach. Nie wiem, kurde, ci pies mnie poprowadził w jakiś szach porosty. Jak ja mam tędy przejechać w ogóle?
Kurde, mam nadzieję, że nie utknąłem tu na dobre. Trzeba jakoś stamtąd wyjść. Ale teraz znowu muszę przejść taki kawał. No i pierwsza awaria, kurde. Przez tamte kaczoraki łańcuch mi spadł, musiałem zakładać. Nie, fajnie. Żebym wiedział, że tu będzie taka szkoła przetrwania, to na pewno bym założył długie spodnie po pierwsze. Dacie wiarę, że ja tutaj w ogóle zakazy dla jazdy rowerami jest. GPS mnie prowadzi tak, że mam jechać tędy i tędy, a tam jedna brama zamknięta, druga przez jedną, musiałem na plecach rower przenosić. Ja nie wierzę w to w ogóle, co widzę, że jechał już godzina 10, już jadę w ogóle odkąd wyjechałem z domu, minęła... Odkąd wyjechałem z domu? Odkąd wyjechałem z domu? Odkąd wyjechałem z domu? I mi jeszcze 45 minut drogi pokazuje. Nie, 30, sorry. Ja w to nie wierzę, co się dzieje. Jestem tak porysowany, mam same zdrabki, po kaczorakach jakieś chodziłem, jakieś osy, pszczoły, bąki. Że masakra, nie no, kurde, nie wyobrażałem sobie nawet, że ten wypad tak będzie wyglądał. Pierdzielę chyba, jak będę wracał, to sobie przełączę nawigację na samochód i będę jechał jakoś ulicami, no bo pierniczę tędy wracać. No i macie, zobaczcie sobie. Pokazuję 33 minuty. Wzdłuż całego zbiornika muszę jechać. Jest godzina 11.55, słabo widać. Dobra, 11.55 jest, nie? Pokazuje mi, że będę na 12.30, ale ciekawe, czy ja w ogóle tamtędy dojadę, co ten. No na razie niby wychodzi, że okej. Także będę się tędy poruszał. Masakra jakaś. No i zobaczcie, stała się rzecz straszna. Cały wianek z kulkami łożyskowymi wyszedł na zewnątrz. Całe koło lata i nie mogę po prostu dalej jechać. Nie wiem, teraz spróbuję na miejsce doprowadzić rower, ale z powrotem to nie mam pojęcia, co zrobić. Będę musiał chyba po kogoś dzwonić, żeby po mnie przyjechał, bo wracać z buta to będzie przej... I zobaczcie, pierwszy raz wymyśliłem sobie, że pojadę gdzieś coś nagrać rowerem i od razu jeb, zepsuł się. To jakiś pech. Nie zawsze coś musi być nie tak. Kurde, za każdym razem. Jakieś zawsze muszą być problemy techniczne. Brrr, masakra. Dobra, dojechałem na miejsce. No, możliwe, że mnie nie będzie słychać. Otwarta przestrzeń jest i niemiłosiernie wieje. Więc zamek został wybudowany w Konisboro, ten co właśnie będę za chwilę zwiedzał. Został wybudowany, przewiduje się na około lata 1170-1180. No i tutaj teraz zarzucę wam zdjęcie rekonstrukcji, jak wyglądały te wszystkie budynki, zrekonstruowano to oczywiście. No teraz będziemy to oglądać zaraz w normalnej okazałości. Dobra, zapraszam do środka, tam nie będzie tak wiać. Że to jest 120 schodków na samą górę. Pewnie nieraz jeszcze ktoś w kadrze się wpieprzy, także sorry. No i dobra, kolejne schodki. Teraz już trochę więcej. Wszystko takie zakręcone. Oczywiście jest niedziela, także jest trochę ludzi zwiedzających. Jak już wspominałem, nieraz ktoś się wali pewnie w kadr. No i tutaj już kolejne piętro mamy. Podłoga śmieszna, drewniana, zrobiona strasznie. To wszystko skrzypi tutaj, jak się chodzi. Praktycznie każde piętro tak samo wygląda. Zobaczymy, co będzie dalej, ale... Tak, żeby sobie lejtowo w niedzielkę przyjść i zwiedzić, to dobra sprawa po mnie. Osobiście. Aż nawet przez chwilę zapomniałem o tym, że mam popsuty rower i że muszę z nim wracać na but, z buta do domu. O, tutaj coś ziomuś mówi na ścianie.
Czekajcie. Posłuchajcie mądrego. Okejka, łaziomeczka. A to co mówiłem wam, że miałem zdjęcie wam wstawić, pokazać rekonstrukcji całej, to więc tak to wyglądało, patrzcie. Ta kopuła jest tylko, że troszeczkę zmieniona. Ta na górze tutaj. I tak to wszystko się tutaj prezentowało. Nie wiem, czy ostrość będzie dobra. Także taki sobie zameczek niewielki, niewieliśki. Jedna wieża, no i naokoło oczywiście tutaj, jak widzicie, takie obudowania. Się podoba. Może być klimacik? I tak może być, no to nie jest jakiś duży zamek, także nie spodziewałem się też żadnych rewelacji. Ale tak liznąć troszeczkę historii, zobaczyć jak to kiedyś wyglądało i odrestaurowane zostało, także tu też spoko sprawa jest. No, dobra, ja już zmierzam na dół. Tutaj te wszystkie tutaj pozostałości po fundamentach, po tych budynkach, co na tamtym zdjęciu było widać, które tutaj były, to tu przyściutko wokoło właśnie widać to. Jak na takie malutkie miejscóweczkę, to fajnie to musiało kiedyś wyglądać jeszcze, jak to funkcjonowało. Zaraz już bateria w GoPro też padnie, mam jeszcze 3 zapasowe w sumie. To nie moja kamerka, bo ja dzisiaj na test wziąłem pierwszy raz GoPro, chciałem zobaczyć w ogóle jak się nagrywa. Może sobie kupię w przyszłości. Także to nie moja, pożyczona. Chcę zobaczyć jak właśnie vlog wyjdzie. Jak będzie jakość dźwięku i w ogóle obraz. Także tak sprawa wygląda. Dobra, ja dziękuję za obejrzenie. Zapraszam was na następny odcinek. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia, a ja tanecznym, może i tanecznym, a może i nietanecznym krokiem zmierzam do domu wraz z zepsutym rowerem. Na razie, cześć.